działa, zbiera Wasze dane na grupie, natomiast to jest webinar przeznaczony szczególnie dla tych, którzy chcieliby pozyskać środki na pracownie przyrodnicze, na pracownie biologiczne, fizyczne i przed nami takie pół godzinki, sądzę, praktycznych informacji, jak zdobyć pieniądze, być może na co je wydać i co z tym wszystkim zrobić, a przed nami dwie wspaniałe ekspertki, widoczne u góry, Ania Romańska Dzień i dobry. Na dole Agnieszka Post, które, słuchajcie, zajmą się dzisiaj Wami i zrobią to profesjonalnie. Ja się chowam, dziewczyny, oddaję Wam głos i do dzieła. Dzień dobry bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja nazywam się Post Agnieszka i będę razem z Anią próbowała Państwu powiedzieć coś więcej o projekcie na wyposażenie pracowni przyrodniczych, który jest bardzo fajny projekt, można dużo pieniędzy zyskać, a tak naprawdę mało osób o nim wie coś więcej. Przełączam się teraz na prezentację i będę tam sobie mówiła do Państwa. Kogo dotyczy ta prezentacja, te wnioski? Wnioski są dla szkół podstawowych przede wszystkim, podstawowych publicznych. Niestety szkoły niepubliczne nie mogą składać wniosków i dotyczy to szkół podstawowych publicznych, które nie miały do tej pory żadnych klas chemicznych ani fizycznych, czyli wszystkie szkoły, które miały zespół szkół lub które przejęły teraz gimnazjum, niestety nie mogą otrzymać dofinansowania do tego projektu. Jeszcze raz powtórzę, to są wszystkie szkoły podstawowe, które od 2019 roku mają piąte klasy oraz klasy siódme i ósme. To są też szkoły, które nie wykorzystały w poprzednim roku tych właśnie pieniędzy z środków finansowych, z rezerwy 0,4%. Jeżeli Państwo już korzystali, pisali wniosek i skorzystali, to niestety w tym roku już nie można z tego skorzystać. Z czego są pieniądze? Pieniądze są dofinansowane z rezerwy oświatowej. Wartość ogółem to jest 320 milionów. Jest to podzielone na 4 lata. W poprzednim roku, bo to się zaczęło w poprzednim roku, było 80 milionów przeznaczonych. Wykorzystane jest niecałe 70 milionów. Także jest jeszcze dużo, dużo pieniędzy do wzięcia. Ile szkół rocznie może złożyć projekt? Co roku może zgłosić 1/4 szkół, która podlega pod dane JST. Czyli jeżeli jest gmina, która ma jedną szkołę, to wtedy jest bardzo prosto, bo ta szkoła sobie składa projekt. Natomiast jeżeli jest na przykład 4 szkoły, to co roku może złożyć jedna szkoła. Jeżeli tego nie zrobi jedna szkoła, to jest ta jedna szkoła straci niestety możliwość dofinansowania. To, co jest ważne i co już wcześniej wspominałam, projekt rozłożony jest na 4 lata, rozpoczął się w poprzednim roku. Co roku, w tamtym roku złożyło 1900 szkół wnioski. Co roku jest dofinansowana 1/4 szkół podlegających pod dany JST. Bardzo ważna rzecz i to też jest fajne, że jest brak wkładu własnego. Nie musimy nic własnego dokładać. Nie ma określonej górnej kwoty na daną pracownię. Możemy sobie dofinansować pracownię geograficzną, fizyczną, chemiczną i biologiczną. Średnio ministerstwo policzyło, że na każdą pracownię może być około 20 tysięcy złotych. Natomiast są szkoły, które składają na więcej i też im się udaje otrzymać takie pieniądze. Ogólna kwota, tak jak już mówiłam wcześniej, przeznaczona jest na ten projekt, to jest 320 milionów złotych. W tym roku wnioski składane są do 14 czerwca, czyli już niebawem kończy się czas. I decydująca jest data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, także tak naprawdę przez ten weekend dobrze by było się przygotować do wniosku. Wnioski są bardzo proste, zaraz pokażę, jak wygląda taki wniosek. I dać do urzędu własnego, żeby tam podbili i wysłali do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co należy złożyć? Należy wysłać w formie edytowalnej listę pomocy. Oni chcą w wersji edytowalnej, dlatego że potem sobie składają wszystkie szkoły i wysyłają wspólną jedną listę.
Do wypełnienia jest tak naprawdę załącznik 5 i 5a, gdzie w większości wypełnia Urząd Miasta. Ale oczywiście możemy mu pomóc, żeby nie było, że ktoś nam nie chce złożyć takiego wniosku. Tak wygląda załącznik 5. Tutaj jest wpisywana szkoła, ogólna wartość na każdą poszczególną, nie wiem, czy to widać, każdą poszczególną pracownię, geografia, fizyka, biologia, chemia i ogólna wartość na każdą szkołę, która przysługuje. W załączniku 5a należy wypełnić wszystkie pomoce dydaktyczne podzielone na poszczególne pracownie i koszty, jakie na to przysługują. Na co można składać wnioski? Wnioski możemy składać na pomoce dydaktyczne, każdego rodzaju tak naprawdę. To chodzi o kościotrupy, o wszystkie plansze, które Państwo mają w salach, na szkło laboratoryjne. Tu jest pełna gama do wyboru do koloru tak naprawdę. Można złożyć też na meble, ale tylko niektóre. To nie jest tak, że możemy ławki albo krzesła do tego sfinansować. Tak jak wymieniłam, tam jest stół demonstracyjny, szafki na chemikalia, dygestorium, także takie rzeczy można specjalistyczne w tym zamówić. Dodatkowo jest też sprzęt IT i w to wchodzi laptop, monitor interaktywny, rzutnik multimedialny, do tego ekran, odtwarzacz CD, aparat fotograficzny i szybkie łącze internetowe. Zadają Państwo pytania, tutaj mieliśmy już, bo takie wnioski już trochę nam się udało złożyć, i tutaj podaję takie najczęściej zadawane pytania przez Państwa. I to jest tak, czy szkoła wnioskowała w poprzednim roku i nie dostała dofinansowania, czy może znowu złożyć wniosek? Oczywiście, że tak. Nie mogą złożyć tylko te szkoły, które złożyły wniosek i które dostały dofinansowanie. Natomiast szkoły, którym się nie udało, oczywiście taki złożyć wniosek mogą i jak dobrze pójdzie, to dostaną dofinansowanie. Szkoły prywatne o uprawnieniach publicznych nie mogą składać takich wniosków, ponieważ nie są uprawnione do otrzymania środków z rezerwy subwencji. Jest to oficjalna odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czy meble wchodzą w skład? Tak jak mówiłam poprzednio, wchodzą, ale nie wszystkie. Czy jak szkoła dostała monitor lub tablicę w programie Aktywna Tablica, to może wnioskować o ten sprzęt? Tak, może. To było ograniczenie w poprzednim roku, natomiast w tym roku takiego ograniczenia nie ma i spokojnie można składać na tablicę czy na monitor o dofinansowanie takich zakupów. Na co zwrócić uwagę, aby z głową powodzenia otrzymać pieniądze? Tak naprawdę nie ma na to żadnych takich praktycznych rad, dlatego że wszystko zależy od tego, ile będzie wniosków złożonych i na jaką kwotę. W tamtym roku dużo pieniędzy zostało tak naprawdę i w zasadzie, jeżeli wszystko było zgodnie z tym, co podaje ministerstwo, czyli były te pomoce dydaktyczne i ten sprzęt IT, który jest i tak samo szafki, które były w ich rozporządzeniu, to bez problemu przechodziły całe wnioski. Jeżeli było coś nie tak, to oni to wyrzucali i tak to niestety wygląda do tej pory. Tutaj podaję Państwu adres mailowy, gdzie można zadawać pytania, gdzie oczywiście pomożemy i odpowiemy na wszelkie pytania z Państwa strony. Staramy się rozmawiać z Ministerstwem Edukacji, żeby informacje były bardzo, że tak powiem, prawdziwe i takie jak należy. Także na pewno wszystko podpowiemy. Jak możemy pomóc? Możemy pomóc we wszystkim, tak naprawdę pomóc wypełnić wniosek, pomóc dopasować sprzęt dla Państwa szkoły. Możemy podpowiedzieć, bo jeszcze nie powiedziałam wcześniej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w momencie, kiedy jak gdyby dzieliło kwoty na poszczególne pracownie, to policzyło, że na każdą pracownię można przeznaczyć około plus minus 20 tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę szkoła, wypisując pomoce naukowe na 4 pracownie, a tak może zrobić, może otrzymać do 80 tysięcy złotych dofinansowania tak naprawdę. Ja teraz oddam głos Ani, która przekaże, co można ewentualnie zakupić w tym projekcie. Ania jest nauczycielką przedmiotów przyrodniczych. Na pewno będzie wiedziała najlepiej i Państwu pomoże, jeżeli chodzi o to, co i jak można wykorzystać na lekcjach. Dziękuję. Dzięki, Agnieszka.
Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mówiła Agnieszka, ja na co dzień jestem nauczycielem czynnym, pracuję w szkole podstawowej. Przez wiele lat uczyłam przyrody, teraz uczę geografii i pracowałam też jako doradca metodyczny. Między innymi też przygotowywałam szkoły do tworzenia pracowni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym no, mam takie pewne doświadczenie z zakupem przeróżnych pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych. I chciałam się z Państwem po prostu podzielić no, takimi swoimi spostrzeżeniami, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pomocy dydaktycznych. Więc będę chciała właśnie okiem praktyka powiedzieć troszkę dlaczego, co i jak, czyli dlaczego w ogóle warto skorzystać z dotacji, choć myślę, że nie będę musiała Państwa jakoś specjalnie przekonywać, bo to trochę jak prezent od Świętego Mikołaja, bardzo fajnie jak już się złoży ten wniosek i później się dostaje dofinansowanie, później paczki przychodzą, to taka, tak jak święta pod choinkę, bardzo miło i sympatycznie. Będę chciała powiedzieć co i też oczywiście pomocy dydaktycznych jest mnóstwo i to Państwo najlepiej wiedzą co jest potrzebne, natomiast będę chciała jakby zwrócić uwagę na coś, co może gdzieś tam umknąć albo co może Państwo nie wiedzą, że można w jakiś fajny sposób wykorzystać na przedmiotach przyrodniczych. No i wreszcie jak to robić, to też będę chciała pokazać kilka przykładów z mojej praktyki szkolnej, w jaki sposób ja to wykorzystuję. Zacznę może od tego dlaczego i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pomocy dydaktycznych. I tutaj jak myślałam, co Państwu przedstawić, to takie rzeczy mi przyszły do głowy. Na pewno treść podstawy programowej, bo jednak sprzęt, który pozyskamy, ma nam pomóc w realizacji tych treści. Druga rzecz, bardzo ważna, to są metody, formy, techniki, jakie stosujecie, dlatego że no, jeśli macie z tego korzystać, to też myślę, że warto dobrać pomocy też trochę pod siebie, bo to my będziemy z nimi, z uczniami pracować, więc warto się tutaj zastanowić, czy preferujecie pracę zespołową, czy też bardziej pokaz, czy prezentację doświadczeń. Poza tym jakość wykonania pomocy, takie rzeczy jak bezpieczeństwo odbiorcy, czyli naszych uczniów. Wzięłam pod uwagę wielozadaniowość i praktyczność tych pomocy. No i oczywiście atrakcyjność wykonania, użytkowania, bo to też myślę jest dosyć ważne dla naszych uczniów. No i jeśli chodzi o treści podstawy programowej, to tak tylko zasygnalizuję w preambule podstawy do szkoły podstawowej znajdują się właśnie takie zapisy, że kształcenie ma na celu rozwijanie umiejętności krytycznego, logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania, wnioskowania. W związku z tym te pomoce, które dobieramy, no też mają kwestie kluczowe. No i kolejna rzecz, też wybrane z preambuły te treści, które dotyczą według mnie najbardziej przedmiotów przyrodniczych. Sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, mamy poszukiwanie, porządkowanie, analiza, wykorzystanie informacji, kreatywne rozwiązywanie problemów i wreszcie praca w zespole. To warto o tym pamiętać. No i właśnie, każdy z naszych przedmiotów, czy to biologia, czy fizyka, czy geografia, czy chemia, ma w treściach szczegółowych takie elementy, które właśnie albo w samych treściach szczegółowych, albo w warunkach i sposobach realizacji mają wprost odniesienie do obserwacji, eksperymentu. Więc naturalnym jest, że przy wyborze pomocy dydaktycznych będziemy się na tym opierać. I ja pozwoliłam sobie tutaj z każdego z przedmiotów wybrać trzy przykładowe treści z podstawy programowej, które odnoszą się właśnie wprost do tych elementów związanych z obserwacją i z doświadczeniem. I zaczęłam tak naprawdę już od edukacji wczesnoszkolnej. To jest wszystko nowa podstawa programowa, klasy 1-3. Jak Państwo tutaj widzą, mamy treść z podstawy programowej,
Mamy przykładowy dział tematyczny, z którego te treści się, w które te treści się pisują, przykładowy temat i też opis doświadczeń lub obserwacji, które można realizować. To jest edukacja wczesnoszkolna. Tutaj mamy przykład z przyrody, klasa czwarta. Jeżeli chodzi o przyrodę, to doświadczenia, eksperymenty są takie podstawowe, więc też pomoce dydaktyczne dla tej grupy wiekowej powinny być jak najprostsze, tak? Mimo, żeby oni bezproblemowo sobie poradzili z tymi pomocami. To jest rysowanie planu, to jest wyznaczanie kierunków świata. Tu się pojawia wręcz w podstawie programowej wyznaczanie kierunku za pomocą gnomonu, więc warto, żeby też w pomocach dydaktycznych ten gnomon się znalazł. Co tam jeszcze mamy? Geografia. Wiadomo, że w przypadku pomocy z geografii opieramy się na mapach, opieramy się na rocznikach statystycznych, na jakichś albumach, czy korzystamy z globusów, ale warto na przykład też pomyśleć o mapach czy programach interaktywnych, które zdecydowanie uatrakcyjniają przyswajanie treści przez naszych uczniów. Biologia. W przypadku doświadczeń biologicznych tutaj często pojawiają się doświadczenia, które odnoszą się do fotosyntezy, do narządów zmysłów, więc też nie są to jakieś bardzo skomplikowane doświadczenia, ale warto prześledzić podstawę programową i wyszukać te, które są do przeprowadzenia z uczniami. Fizyka, chemia, jakby z natury rzeczy są to przedmioty, które opierają się o doświadczenia i eksperymenty, więc tutaj wybrane trzy to jest tylko kropla w morzu. I chyba do tych przedmiotów najwięcej, myślę, uda się pozyskać pomocy dydaktycznych. Okay. Dobrze. Jeśli chodzi o metody i techniki, to wtedy, kiedy ja pozyskiwałam pomocę, próbowałam sobie zadać właśnie takie pytania. Bo tak, wszystko fajnie, atrakcyjnie, ale tak, jak często będę z uczniami wychodzić w teren i co w tym terenie jest mi tak naprawdę niezbędne? Czy potrzebuję całą skrzynkę różnych pomocy, czy mogę to zastąpić jakimś jednym urządzeniem, które będzie spełniało funkcję wielu pozostałych? Poza tym właśnie, czy planuję przeprowadzać doświadczenia w formie pokazu? To jakby ogranicza mi ilość pomocy, bo wystarczy, że mam jedną pomoc dydaktyczną, czy też raczej będę starała się dać możliwość eksperymentowania moim uczniom, no i wtedy dopasuję ilość tych pomocy do zespołów czy grup, jakie stworzę. Jak liczne są klasy, czyli też w jakich grupach będą moi uczniowie pracować. Kolejna rzecz to jest jakość wykonania pomocy i tak naprawdę to jest chyba bardzo trudne do zweryfikowania, jeżeli nie mamy w ręku danej pomocy dydaktycznej, więc jak opieramy się wyłącznie na informacjach z internetu, na zdjęciach pomocy, no to możemy czasem wpaść na minę, no ale właśnie jeśli to możliwe, to warto dopytać znajomych nauczycieli, warto dopytać o to, jakie pomoce oni już posiadają i o ich opinię po prostu, tak, że wtedy, kiedy już przetestowali pewne rzeczy, najlepiej sprawdzić, dotknąć, więc jeżeli tylko będziecie mieli możliwość na jakich konferencjach, na jakichkolwiek spotkaniach zobaczyć pomoce na żywo, no to jak najbardziej dotykajcie i sprawdzajcie. No i warto korzystać ze sprawdzonych źródeł też dystrybucji, dlatego że no nie zawsze jakość tych pomocy dydaktycznych jest idealna. Okay. Mówiąc o bezpieczeństwie odbiorcy, tutaj myślę bardziej właśnie o grupie wiekowej, do jakich kieruję pomocę. Jeżeli w czwartej klasie przeprowadzam proste doświadczenia z wodą, to moje pytanie właśnie, czy potrzebne im są próbówki, czy jakieś zlewki szklane, czy też może bardziej z tworzywa, bo jak im coś spadnie, to nic się dalej z tym nie stanie.
A mikroskop, czy ma być z zasilaczem, czy może na baterię, bo wtedy łatwiej go przenosić i nie ma też stresu, że coś się zadzieje z prądem. Dlatego ja staram się wybierać pomoce do odbiorcy i staram się też wybierać takie rozwiązania, które są uniwersalne. Więc na przykład do doświadczeń chemicznych mam zestawy szklane do prezentacji, natomiast dla właśnie zestawów uczniowie przeprowadzając te bezpieczne doświadczenia mogą sobie śmiało z tych probówek z tworzywa korzystać i no ja czuję się też bezpiecznie, że to nie zostanie niszczone, ani się nie potłucze. Kolejna rzecz to jest wielozadaniowość i praktyczność, dlatego że według mnie nie ma nic gorszego niż pomoc, która leży bezczynnie w szafce, bo ładnie wyglądała, ale w sumie to nie bardzo mam jak ją wykorzystać, a czasami się zdarzały takie pomoce, więc warto zastanowić się właśnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na mobilność i na uniwersalność, na to, żeby to były pomoce możliwe do wykorzystania na różnych przedmiotach przyrodniczych, nie tylko na jednym. No i też zarówno w tej klasie czwartej, jak i w klasach starszych, ale też takie, które mogę wykorzystać i w klasie, i zabrać ze sobą w teren. No i wreszcie ostatni taki atrybut to jest atrakcyjność wykonania. No wiadomo, że to, co jest fajne, kolorowe, zaciekawia, zachęca. I takie pomoce zdecydowanie uatrakcyjniają lekcje. I zależy nam przecież na tym, żeby to, co chcemy przekazać, pozostało w uczniach jak najdłużej, a korzystanie z czegoś, co jest dla nich atrakcyjne, na pewno nam w tym pomoże. To jest dlaczego. To teraz chciałam chwilkę Państwu zająć, co. Ja wychodzę z założenia, że tam, gdzie to tylko możliwe, trzeba działać. W związku z tym często organizuję właśnie jakieś wyjścia terenowe, lekcje doświadczalne. No i wiadomo, że te wszystkie pomoce, które chcemy pozyskać, takie jak mówiła tutaj Agnieszka, czyli te wszystkie jakieś modele, kościotrupy, tak, czy jakieś inne rzeczy, no to wiemy, że mają być. Natomiast coś, na co ja też zwróciłam uwagę, no to są na przykład takie mobilne stoliki doświadczalne. U mnie w klasie, znaczy mam dosyć ciasną klasę, tak? Nie mam możliwości, żeby zamontować stół doświadczalny na stałe. Poza tym też u mnie jest takie rozwiązanie, że pracownia biologiczno-geograficzna, przyrodnicza jest w jednej sali, natomiast fizyczna, chemiczna jest w drugiej sali. W związku z tym, mając taki mobilny stolik doświadczalny, w zasadzie możemy przenosić go z sali do sali wtedy, kiedy faktycznie jest to potrzebne, bez konieczności instalowania na stałe takiego stolika i zmniejszania powierzchni klasy na co dzień. Kolejna rzecz to są mikroskopy. Wiadomo, że do biologii mikroskop to podstawa, więc oczywiście mikroskopy stolikowe, ale bardzo fajnym rozwiązaniem, które mi się sprawdza, są właśnie takie mikroskopy mobilne, które dzieciaki mogą wziąć w teren i w dużym powiększeniu pooglądać sobie otaczającą przyrodę. Oraz też mikroskopy z kamerą. Wtedy warto też pomyśleć przynajmniej o jednym takim mikroskopie z kamerą, chociażby dla nauczyciela, gdzie możemy pokazać obraz spod mikroskopu na tablicy czy monitorze interaktywnym. Coś, z czego korzystam i z czego jestem bardzo zadowolona, to są urządzenia pomiarowe i różne zewnętrzne czujniki. Takich czujników i urządzeń pomiarowych jest na rynku coraz więcej. Są i mobilne, i stacjonarne, i one pozwalają nam na to, żeby za pomocą tak naprawdę jednego urządzenia przeprowadzać kilkanaście pomiarów, ponieważ mają wbudowane albo właśnie kilka czujników, albo czujniki pojedyncze, które łączą się bezprzewodowo z na przykład z tabletem czy smartfonem i w ten sposób możemy zapisywać dane.
Mogą one nam służyć zarówno w klasie podczas realizacji doświadczeń, no jak i w terenie jak najbardziej też. Monitor i wizualizer. Od jakiegoś czasu, kiedy korzystam z wizualizera, stwierdzam, że to jest po prostu pomoc niezbędna. Daje wiele możliwości, więc też jak najbardziej zachęcam. Zachęcam też do monitora, a nie tablicy interaktywnej, ze względu na to, że i kontrast obrazu, jakość tego obrazu jednak na monitorze jest lepsza, a funkcjonalność jest dokładnie taka sama jak tablicy interaktywnej. Kolejna rzecz to jest właśnie wykorzystanie nowych technologii w terenie. Jeżeli do takich mobilnych urządzeń pomiarowych uda się pozyskać na przykład tablet, który będzie urządzeniem wyświetlającym dane z urządzenia pomiarowego, to wiadomo, że taki tablet możemy wykorzystać nie tylko przy doświadczeniach i przy pomiarach przy tych urządzeniach, ale także możemy wykorzystywać aplikacje do różnych innych czynności terenowych. No i tutaj pozwoliłam sobie wypisać takie najważniejsze rzeczy w szkole. Właśnie takim niezbędnikiem terenowym, bo mam w nim i mapę, i przewodnik. Doskonały sposób na dokumentowanie obserwacji terenowych, czyli taki zestaw fotografa. Dzieciaki mogą nakręcać filmy, mogą robić zdjęcia, mogą tworzyć własne galerie. Jest tam też podręczna encyklopedia, gra terenowa. Jeśli się zdecydujemy na zabawę w terenie, to możemy stworzyć prostą grę terenową i z niej skorzystać. No i wreszcie też narzędzia pomiarowe poprzez aplikacje, które możemy na takim tablecie, na taki tablet ściągnąć i z niego korzystać. Jak ja z tych różnych rozwiązań korzystam u siebie w szkole? Jeśli chodzi o mobilne urządzenia pomiarowe, no to przede wszystkim zajęcia i dla młodszych dzieci, bo w ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy takie spotkanie już od klasy pierwszej. Badamy na przykład pH wody, badamy temperaturę, badamy ciśnienie, wszelkie dane związane z głośnością w szkole, tak, z poziomem hałasu. Czyli przeprowadzamy faktycznie swoje badania, opieramy się na własnych wynikach badań i wyciągamy sobie wnioski, jak to wszystko wygląda. Te urządzenia pomiarowe wykorzystujemy też. Tutaj na zdjęciu widzą Państwo jednego z moich uczniów. Byliśmy na wycieczce na Zielonej Szkole w Tatrach i oczywiście baliśmy, jak zmienia się temperatura wraz z wysokością, jak zmienia się ciśnienie wraz z wysokością. Mierzyliśmy temperaturę wody w Morskim Oku, więc zabawa była dla nich przednia. Przykład aplikacji, którą wykorzystujemy na tabletach do rozpoznawania roślin. Bardzo prosty, sympatyczny klucz do rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów. Ja wykorzystałam tutaj na lekcji w klasie czwartej, wtedy kiedy mamy temat o budowie warstwowej lasu i o drzewach rosnących w naszych lasach. Dzieciaki wychodzą w teren i za pomocą prostego klucza i tabletu rozpoznają drzewa na terenie szkoły. I to akurat zdjęcie z takich zajęć. Klasyczne doświadczenia bez, nazwijmy to, nowych technologii, ale na to też pomagają nam, do tego też pomagają nam pomoce, które pozyskaliśmy. Tutaj przykład hydro, jak to było? Badaliśmy zasolenie, tak? Zasolenie wody badaliśmy. A i wreszcie wizualizer, takie dziwne urządzenie tam na biurku. Oczywiście dzięki wizualizerowi mogę pokazać jakieś okazy w powiększeniu, ale tutaj też mam przykład, kiedy dzieciaki robią plakaty i wiadomo, że taki mały plakat z daleka nie jest widoczny przy prezentacji,
więc podkładają go sobie pod wizualizer i jak widać na tablicy, na monitorze interaktywnym, mogą zrobić powiększenie i ładnie zaprezentować swoją pracę. Drugi plus tego wizualizera to jest na przykład korzystanie z ćwiczeń, które moi uczniowie nie posiadają, ponieważ pracuję bez zeszytu ćwiczeń, ale niektóre zadania wykorzystuję i wtedy również podkładam pod wizualizer i w ten sposób na monitorze sobie pracujemy. Taki monitor ma możliwość pisania na dowolnej rzeczy, którą wyświetla, więc dzieciaki mogą na monitorze uzupełniać sobie wybrane ćwiczenia. No i wreszcie na koniec już płyta, czyli wszelkie jakieś multimedialne programy, którymi warto się zainteresować do monitorów, do tablic interaktywnych, żeby troszkę rozruszać naszych uczniów na lekcjach. I na koniec mam dwa linki. To jest publikacja, być może już Państwo ją znają, publikacja Centrum Nauki Kopernik, Nowa Pracownia Przyrody. Tam oprócz, można sobie oczywiście kodzik zeskanować, tam oprócz rekomendacji pomocy dydaktycznych mamy też dużo pomysłów, jak w ciekawy sposób wprowadzać doświadczenia na lekcjach. To jest jeden link. I drugi link to jest już bezpośrednio link do PDF-u ze strony ministerstwa. Sprzęt pomocy dydaktyczne zalecane do realizacji podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Też warto pamiętać, że przy zakupie pomocy jakby musimy się opierać o te pomoce rekomendowane przez ministerstwo i tam je Państwo znajdziecie. Natomiast one były tworzone jeszcze do 6-letniej szkoły podstawowej. Podobny dokument dotyczył gimnazjów i tak naprawdę w tej chwili do klas 7 i 8 można spokojnie też zakupić pomoce, które były rekomendowane dla gimnazjów. Także ja dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to pewnie z Agnieszką chętnie odpowiemy. Ja jeszcze tylko powiem, pisałam tam na czacie, bo z praktyki od razu mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawę pomocy dydaktycznych, takich typowych, kupowanych w sklepach, które dostarczają takie pomoce, są bardzo, że tak powiem, popularne, nie będę wymieniała ich nazw może teraz, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, warto jest czasami doliczyć kilka procent więcej, dlatego że oni nie doliczają, nie widać na pierwszy rzut oka ukrytych kosztów typu koszty transportu, a po drugie trzeba się naprawdę uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o dostawę, bo ja pamiętam przy moich dostawach świeciłam oczami potem za to, że czekali nawet do pół roku albo niektórzy i więcej na naprawdę drogie. Tak, tu właśnie ani pałeczki ebonitowe prawie na rok czekała na to i zwykłe pałeczki, a oczekiwanie było naprawdę makabryczne. Także tak jak pisałam też tam na czacie, warto jest czasami poszukać sobie w takich specjalistycznych sklepach, które mają czy szkła chemiczne, czy co innego, czy stacje pogodowe, bo po pierwsze jest to łatwiej dostępne, po drugie zdecydowanie lepsze gatunkowo, i się będzie Państwu długo trzymało, bo ja widziałam te sprzęty, jak czasami się rozpakowuje, to jest jednorazowego użytku, naprawdę, to są plastiki, które szkoda na to wydawać pieniędzy, bo nikt z tego nie będzie mieć po radości żadnej. To tak ode mnie jest jeszcze, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, czy jakiś kontakt, no to kontakt jest taki, jak tam podawałam wcześniej, mailowy, gdzie można zadawać pytania. Na czacie też podałam mój numer telefonu, jeżeli Państwo by chcieli skorzystać. Nie wiem, czy tam można chyba do czatu wrócić. Można, spokojnie sobie zobaczyć. Tak, tak. I poczytać. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, jeszcze tak jak mówię, nie ma problemu, jeżeli byłaby taka chęć, żeby pomóc wypełnić wniosek, też to robimy. Także chętnie pomożemy. To Jurek pyta, czy wkład własny musi być? Nie, to jest nie wkładu własnego.
zero wkładu własnego, to jest tak naprawdę, piszecie Państwo tylko, co chcecie. Ministerstwo oczywiście może odciąć, bo jeżeli będzie dużo wniosków i na duże kwoty i nie zmieścią się już w tym planowanym budżecie, to na pewno mogą trochę odciąć, natomiast nie są to jakoś, z tego co ja wiem, z tamtego roku jakieś kwoty, które całkowicie, że tak powiem, rujnują wniosek. Są to minimalne, minimalne jakieś takie kwoty. Kłada się do 14 czerwca, czasu nie jest dużo niestety już teraz, bo do tego, ale wniosek jest prosty, można sobie spokojnie przez weekend siąść i wypełnić. Mamy całe takie kalkulatory, które są, mają listę urządzeń i pomocy dydaktycznej, które w to wszystko wchodzą, które jest jak gdyby rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, także też chętnie na pewno tam wyślemy, jeżeli Państwo napiszą maila. Tutaj Artur pyta, gdzie staramy się o dofinansowanie? Czy dofinansowanie idzie z ministerstwa, ale przez jednostkę samorządu terytorialnego, tak? To jest dosyć skomplikowana sprawa, jak rozmawiałam z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Znaczy, skomplikowana jest skomplikowana. Państwo tylko wysyłają wniosek do Urzędu Miasta, do swojego organu prowadzącego. Organ prowadzący pieczątkuje, wysyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast potem przyznanie tych pieniędzy przechodzi jeszcze przez Ministerstwo Finansów. I kiedy będą jak gdyby informacje o tym, ile pieniędzy i komu przyznali, to Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze nie wie, kiedy takie wyniki będą, bo powiedzieli, że jeszcze się nie skończyła rekrutacja i oni nie mają zielonego pojęcia, kiedy taka informacja będzie. Natomiast na pewno w tym roku. Podstawówki z oddziałami gimnazjalnymi nie mogą niestety składać wniosków. Do 14 czerwca też podajemy listę pomocy, bo we wniosku od razu wpisujemy całą listę pomocy. Tak jeszcze podsumuję. Państwo składacie w wersji edytowalnej do Urzędu Miasta, Urząd Miasta też w wersji edytowalnej i papierowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potem Ministerstwo Edukacji przelicza to wszystko, prosi o dofinansowanie Ministerstwa Finansów i wtedy Państwo dostają pieniążki. Czy jeszcze jakoś mogę pomóc? Coś? Skrót w punktach. Nie wiem, czy ta prezentacja jest dostępna, czy jak to wygląda? Mogę podesłać taką prezentację? To ja się włączę. Na YouTube, tak więc od jutra będzie można oglądać i przejrzeć jeszcze raz w nagraniu swoją prezentację. Tak, tam faktycznie jest napisane, że mogą, jeżeli chodzi o wsparcie szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, natomiast oficjalnie Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało, że nie mogą szkoły niepubliczne nawet składać tych wniosków, bo im się nie należy z tej rezerwy niestety. Także też miałam nadzieję, że mogą, jak to przeczytałam, ale niestety zostałam oblana kubłem zimnej wody i przekazałam szkołom właśnie, że niestety nie mogą złożyć. Znaczy ja to bardzo serdecznie zachęcam, bo tak jak mówiła Ania, tak samo jest to coś, co dostajemy i możemy sobie wyposażyć fajnie pracownię. Ja napisałam naprawdę kilka wniosków i mam nadzieję, że wszystko dostaniemy, co zapisaliśmy. Tak, to też jest fajne, że nikt nam nie narzuca z góry tego, co mamy dostać, tak? Możemy sobie wybrać sami to, co jest nam faktycznie potrzebne. Więc to jest duży plus. Można dostać gotowca z pomocami i cenami, nie ma problemu. Jak pani napisze lub zadzwoni, chętnie wyślę coś takiego, bo mam taki kalkulatorek. Wniosek też możemy udostępnić, jest dostępny na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Natomiast jeżeli Państwo chcą, to też możemy udostępnić taki wniosek, te załączniki, tam tak naprawdę załącznik 5 i 5a do uzupełnienia. Powód jest taki, że uważają, że Państwo już mają pracownię po gimnazjum. Prawdopodobnie nie zdają sobie tego sprawy, że są to stare pracownie i kupowany sprzęt jest bardzo dawno temu. Natomiast oni chcą jak gdyby wspomóc szkoły, które musiały utworzyć nowe pracownie przyrodnicze, chemiczne, fizyczne, które mają tak naprawdę nic i potrzeba, żeby uzupełnili to od początku. Właśnie, czy jeszcze jakieś pytania? Nie wiem, ja nie słyszę Sylwka, widzę, że ruszała ustami, a nie słyszę. Jeszcze raz, dobra, już mam mikrofon. Jeszcze pytanie tutaj od Ani, tak? Jeżeli ta była z zespołem, gimnazjum ostatni rok. Też nie może złożyć. Tak więc słuchajcie, jeszcze raz, my Wam bardzo dziękujemy. Dziewczyny zostawiały na siebie namiar, ja także podaję namiar na adres mailowy, na który możecie zawsze pisać i tam uzyskacie pomoc i informacje. Korzystajcie również ze strony internetowej pracownieprzyrodniczeedu.pl, tam też wszystkie informacje, włącznie z gotowymi wnioskami, możecie znaleźć. I dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze raz sobie przypomnieć, czy cokolwiek powtórzyć, to znajdziecie to na kanale Mentor Polska na YouTubie. Nagranie będzie dostępne od jutra. Dziękuję. Dziękuję bardzo za fachową wiedzę i za pomoc. Dziękuję za bycie z nami dzisiaj. Warto powiedzieć kolegom, koleżankom, również z innych szkół, bo rzeczywiście warto skorzystać, tym bardziej, że w tym programie wybór, tak jak mówiły dziewczyny, macie dość duży i możecie decydować o tym, na jakim sprzęcie chcecie pracować i jakimi metodami, o czym mówiła też Ania. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo, do widzenia.